Na tej lekcji sobie powiemy o grupowaniach obiektu, w jaki sposób to się robi, jakie mamy też możliwości. No na początek, żeby jakiekolwiek można było zastosować grupowanie, no to musimy mieć przynajmniej dwa obiekty, tak? Czyli można sobie skopiować tą kostkę, którą tu mamy, Shift D, przesunąć gdzieś sobie ją tam w przestrzeni. No i teraz wybieramy sobie na tej zasadzie, że pierwszy obiekt zaznaczamy, z Shiftem zaznaczamy drugi. Jeśli chcemy je zgrupować, dajemy Ctrl P, no i mamy Parent To. Czyli takie parentowanie, też niektórzy to nazywają, Parent To Object. Mamy tutaj kilka opcji, czyli jak widać mamy względem czego? Obiektów Keep Transform. Keep Transform oznacza, że zachowaj tak jakby transformację. Może się zdarzyć, że obiekty będą w jakiś sposób przetransformowane, czyli obrócone, gdzieś powiedzmy zeskalowane i tak dalej. Jeśli zachowamy Keep Transform, to wówczas będzie dokładnie w takim układzie, w jakim to żeśmy zrobili. I to najczęściej jest wybierane. Jeszcze mamy bez tak zwanej inwersji. Czyli jeśli mamy jakąś inwersję, jeśli chodzi o osie X, Y, jednego i drugiego obiektu, jeśli są przeciwne, no to automatycznie będzie to ustawione. Więc tutaj wybierzmy sobie tą opcję, oczywiście Keep Transform, no i te obiekty są ze sobą połączone. Po czym rozpoznać, że one są połączone? Pomiędzy nimi pojawia się taka linia wiążąca, przerywana. No i teraz jeden z tych obiektów jest obiektem głównym, a drugi jest obiektem tak jakby podległym, tak? Czyli ten obiekt, który tutaj miałem, to jest obiekt główny. Zawsze obiekt, który będzie obiektem aktywnym, jeśli robimy parentowanie, to obiekt aktywny w grupie zaznaczeń będzie tym elementem głównym. Czyli jeśli ja teraz przesuwam tą kostkę, no to oczywiście ta druga kostka też mi się przesuwa. Jeśli ja tą kostkę złapię i będę przesuwał, to ona teraz działa niezależnie, czyli sama względem siebie, tak? Czyli w tym momencie mamy tą zależność. Jeśli będę obracał tą kostkę główną, wszystkie obiekty, które są do tego przypisane, również będą się obracać. Ale oczywiście możemy robić jeszcze inne układy. Jeśli dodamy sobie, no powiedzmy, no niech będzie jakaś kulka, no i powiedzmy tą kulkę mogę sparentować do tego obiektu, tak? Czyli kulkę zaznaczam jako pierwszą, a ten obiekt jako drugi, żeby ten obiekt był główny dla tej kulki. To tak samo, Ctrl P i wybieram Object Keep Transform, czyli pojawia się więź. No i teraz jak to działa? Jeśli ja ten obiekt będę obracał, no to oczywiście wiadomo, działa to tak jak poprzednio, ale jeśli ja ten główny obiekt będę obracał, to będzie to wpływać na pozostałe obiekty. Dlaczego? Dlatego, że ten jest podległy temu, a kula jest podległa tej kostce. No i siłą rzeczy, jeśli coś z tym obiektem zrobię, na przykład będę skalował, również obiekty będą się skalować razem z tym obiektem. Czyli tutaj wszystko wchodzi w grę. Skalowanie, położenie, obracanie. Prawda? Jeśli ja ten obiekt będę skalował, to tylko kula będzie się skalować, ze względu na to, że tylko kula podlega pod tą kostkę. Czyli w ten sposób można robić przeróżne właśnie układy połączeń. Mogą to być wszelakie konstrukcje, różna siatka może być tych połączeń w różnych kierunkach. Po co są? Jest to potrzebne. No na przykład, jeśli ktoś, dajmy na to, no, wykonałby jakiś obiekt, który składa się no, z kilku elementów, to zawsze jest dobrze ustawić jakiś obiekt główny dla tych elementów, za którego jak złapiemy, to będą podążać pozostałe obiekty. Czyli to się tyczy no, takich obiektów najczęściej mechanicznych, tak, które mają dość wiele elementów. Wtedy dobrze jest je zgrupować. Oczywiście możemy grupować jeszcze do innych obiektów, bo możemy również zgrupować to do obiektu na przykład kamery, prawda? Powiedzmy, że kamera, widok z kamery jest ustawiony w ten sposób i mogę zrobić tak, że na przykład mogę sparentować Ctrl P kamerę do tego kształtu, tak? Czyli damy obiekt Keep Transform. No i teraz jak ten obiekt będę przesuwał, to widzimy, że ta kamera się przesuwa razem z moim obiektem.
prawda? Jeśli będę skalował obiekt, to kamera też mi się odpowiednio skaluje, tak? Czyli ten obiekt tej kostki stał się tak jakby elementem stałym ciągle, więc na przykład można by zrobić taką rzecz, że jeśli obiekt będzie odpowiednio mały, to może być jakieś małe logo, które jest po prostu, kamera jest do niego przypisana i to logo będzie zawsze widoczne w każdym renderingu. No chyba, że oczywiście przesłoni go inny obiekt, bo to również jest możliwe, więc jak widać obiekt został przesłonięty tą kulą, która była wcześniej. Jeśli ja ten obiekt przesuwam, no to widzimy, że kula też podlega tej kostce, więc również przesuwa się z moją kamerą, tak? Czyli można pewne elementy, jakie stałe tła zrobić, czy właśnie takie elementy logotypowe. Aczkolwiek elementy logotypowe, jeśli nie chcemy, aby coś nam zasłaniało dany obiekt, to sprawa jest bardzo prosta. Wystarczy, że taki obiekt sobie ustawimy bardzo blisko kamery, tak? Dobrze. W jaki sposób odłączać te obiekty, bo skoro już je potrafimy połączyć, czyli utworzyć takie zależności, to równie dobrze możemy rozłączyć. Jeśli zaznaczymy takie dwa obiekty, to mamy odwrotność Alt-P. Alt-P właśnie włącza nam Clear Parent, tak? I Clear and Keep Transformation, najczęściej tę opcję się wybiera i wtedy już odłączamy się, czyli Ctrl-P jest tworzenie relacji, natomiast Alt-P jest odłączenie tej relacji, prawda? Czyli w ten sposób mamy skróty klawiaturowe. Oczywiście możemy to również znaleźć tutaj w innych miejscach, gdzie tutaj będzie można, mamy parent, proszę bardzo, i wtedy wybieramy. Oczywiście w tym miejscu, jeśli jak zauważymy, no tych opcji jest znacznie, znacznie więcej i tu również w tym parentowaniu mamy Clear Parent, więc możemy też to wyłączyć w ten sposób. Widzimy, mamy skróty klawiaturowe, są tutaj dostępne, prawda? Z tym, że tutaj jak widzimy, mamy Ctrl-P wszędzie do tych elementów, no ale na przykład nie widzieliśmy Bone, nie widzieliśmy Curve the Form, nie widzieliśmy follow path ani innych takich rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że niektóre parenty będą dostępne dopiero przy zastosowaniu innych obiektów. Dlatego tutaj ta lista jest dużo bardziej pokazała. Natomiast jeśli chodzi o łączenie w taki sposób najprostszy, tylko i wyłącznie z tymi opcjami, które są dla danego typu obiektów, no to wtedy włączamy ten skrót klawiaturowy Ctrl-P. A tutaj jeszcze miałem to pokazać z tym logiem, tak? Z tym logiem pokazać, dobrze, to powiedzmy, że moim logotypem będzie małpka, więc wrzucę sobie tą małpkę, oczywiście ją sobie można wygładzić, prawda, dać Shade Smooth, zeskaluję ją sobie, tak, żeby ona była bardzo malutka, no i teraz sobie ją przyciągnę do kamery w taki sposób, żeby ona mi się dobrze ją ustawić trzeba, tak? Gdzie jest ta kamera? Tu, no muszę jeszcze ją do góry podnieść, tak? Zobaczmy, jak to wygląda już teraz z bliska. Tu jest nasza małpka, ona jest właśnie w ten sposób. Ona może też, tak, obrócę sobie ją powiedzmy w tą stronę, zobaczmy, co moja kamera widzi. Widzi tą małpkę, więc mogę sobie ją ustawić, mogę sobie jeszcze ją zeskalować, prawda, żeby była mniejsza. I to jest moje logo, które będzie zawsze w tym miejscu kamery, tak? Czyli dobrze jest nawet tutaj wstawić prawie przy kamerze, no to nic nam tego obiektu nie zasłoni, chyba że coś przeleci w tym miejscu, nie? No to ale soczewka może kamery tego nawet nie załapać, tak? Jeszcze wyprostuję mniej więcej do kąta padania kamery, zobaczmy. I teraz najpierw zaznaczamy kamerę, potem małpkę, oczywiście, i dajemy Ctrl-P, obiekt Keep Transform, tak? Prawda? Mamy. Oczywiście jak będziemy przesuwać samą kamerą, to kamera nam ucieknie. Tak, to kamera nam ucieknie, ale jeśli będziemy przesuwać tym obiektem, no to wtedy widzimy, że jest to zrobione w ten sposób. Można to zrobić w drugą stronę. Dlaczego nie? Bo najczęściej jest tak, że to my kamerą poruszamy, a nie odwrotnie. Więc to oczywiście Alt-P, Clear Parent, zachowanie transformacji. I teraz zrobię odwrotnie. Najpierw zaznaczę małpkę, a później zaznaczę sobie kamerę. Tak? I teraz dam Ctrl-P i obiekt Keep Transform. Teraz jeśli ja kamerę będę przesuwał, czyli kliknę na krawędzi kamery, to wtedy zawsze ta małpka też będzie. No to jest lepsze rozwiązanie. Dlaczego? Bo jeśli wybierzemy View i wybierzemy na przykład właśnie Navigation i mamy Walk Navigation, czyli tak naprawdę chodzimy kamerą, tak? Więc
Proszę bardzo, ta małpka też razem z tą naszą kamerą wszędzie podąża. Czyli mamy taki logotyp trójwymiarowy zrobiony. Mało tego, możemy przecież jeszcze ten logotyp wprowadzić w animację. A dlaczegoż by nie? Jeśli już byśmy chcieli, to dajmy sobie tutaj jako lokalne, powiedzmy, obroty. OK, i to jest obrót względem osi Z. Jaki problem? Proszę bardzo, jeśli włączymy sobie tutaj klatka pierwsza i będzie związane z rotacją, tak? Tutaj będzie mi lepiej z tego miejsca zrobić, czyli rotacja względem osi Z tutaj w tym momencie będzie. Zobaczmy, jak to wygląda. No, tak to wygląda. Powiedzmy, że tu ustawię na razie kąt 0 i zapiszę klucz animacji klawiszem I. Więc mam rotację względem osi Z. I teraz powiedzmy klatka 250, czyli ostatnia. Tutaj dam 360, żeby był pełny obrót, prawda? I zapiszę klucz animacji. I tak. I teraz jak włączymy, to animacja tej małpki będzie cały czas, prawda? Jeśli ja złapię za tą kamerę i będę ją przesuwał, proszę bardzo. Działa? Działa, tak? I animacja cały czas będzie tego mojego obiektu, tej małpki. Oczywiście tam interpolacja jest ustawiona na krzywą Beziera, więc ta małpka spowalnia, jeśli kończy się jej animacja, a potem przyspiesza. Więc trzeba by to oczywiście ustawić extrapolation mode nieco inny dla tej małpki. Więc jeśli mamy tą małpkę, to tutaj już tak na szybko pokażę. W tym miejscu przechodzimy do graph editora i mamy właśnie parametr channel. I mamy extrapolation mode i wybieramy linear extrapolation. Jeśli to wybierzemy, to wtedy będziemy mieć 100% pewności, że za każdym razem będzie ta sama prędkość, nie będzie ona przyspieszać ani zwalniać. Czyli za każdym razem będzie w czasie ta sama prędkość. Już teraz będzie działać to prawidłowo. Tak, i w ten sposób zgrupowaliśmy sobie małpkę razem z kamerą i ta małpka jest jako takie obracające się logo. Niekoniecznie musi być małpka, może być to każdy dowolny obiekt, który sobie wymodelujemy. Następną rzeczą, którą tutaj możemy z tym, dobrze, ja już tą może animację zatrzymam, ona nie jest potrzebna, mamy jeszcze możliwość przypisywania też parentowania obiektów typu empty, czyli tak zwane obiekty puste. Tutaj mamy właśnie add, mamy obiekty empty, one są różne, są to kostki, kule, jakiś obrazek może być, to są obiekty nierenderowane generalnie, ale pomocne w niektórych sytuacjach. I na przykład można sobie włączyć plane arrows, czyli takie właśnie, jak widzimy, przypomina to trochę osie, prawda? Osie, które są ustawione. Oczywiście my te osie możemy sobie zmieniać, ale czasem jeśli chcemy zrobić jakieś relacje między obiektami, no to chcielibyśmy sterować na przykład takim obiektem, kilkoma innymi obiektami, no to, a nie chcielibyśmy, żeby jakiś obiekt był widoczny, to wtedy stosujemy obiekt typu empty. I oczywiście możemy również do tego obiektu, może ja na razie wyłączę manipulator, żeby nam troszeczkę nie przeszkadzał, do tego obiektu możemy sobie dodać inne obiekty, tak, można powiedzmy dać jakiś cylinder, gdzieś sobie tutaj dam i dajmy na to ten cylinder sobie tam zrobię kilka kopii, na przykład tyle, tak, no i robimy to w ten sposób, że łączymy sobie to z tym obiektem. Można to zrobić w ten sposób, że zaznaczamy wszystkie sobie te cylindry, tak, zaznaczamy sobie wszystkie cylindry, a na końcu zaznaczamy sobie obiekt empty. I teraz robimy Ctrl-P i dajemy obiekt Keep Transform, tak, i widzimy, że wszystkie obiekty są teraz skorelowane z tym obiektem empty. I teraz jeśli ja ten obiekt empty będę skalował, czy też będę obracał i tak dalej, to on tak naprawdę w kamerze widoczny nie będzie, a będzie nam pozwalał na to, że możemy zrobić na przykład jakiś taki ruch centryczny obiektów względem jakiegoś środka na przykład, prawda? A tu w środku może być zupełnie cokolwiek, prawda? Albo nic nie musi być tutaj i ten obiekt nie jest renderowany, ale on będzie sterował już naszymi obiektami jako ten element taki wiodący dla wszystkich obiektów. I można do takiego obiektu empty przypisać sobie
dowolne kształty. Ja tutaj pokażę jeszcze taką rzecz, mianowicie właśnie w archimeszach na przykład stawię sobie drzwi, nie? Są drzwi, proszę bardzo, są drzwi. Jak one są skonstruowane? Mają klamkę, mają wszystko. Oczywiście jak ja bym chciał teraz przesunąć cokolwiek klawiszem G, to mi się to nie uda zrobić. Dlaczego mi się to nie uda zrobić? Z prostej przyczyny, bo jest tu zastosowany obiekt empty automatycznie. I jak widzimy, ten obiekt drzwi składa się z kilku różnych elementów. Mamy klamkę, jak widać można osobno zaznaczyć klamkę, osobno skrzydło drzwi, osobno można zaznaczyć futrynę. Ale jeśli chcielibyśmy, tu jest jeszcze domena. Co to jest ta domena, to w tym momencie jest na razie. Domenę możemy sobie dowolnie przesunąć, możemy ją nawet wyrzucić, ona jest tu w tym momencie na razie niepotrzebna. Jeśli nie budujemy, to nawet domenę możemy sobie wyrzucić, tak? Ale pozostałe obiekty już nie uda mi się przesunąć, tak? Ja mogę drzwi otworzyć klawiszem R, proszę bardzo, czyli obracam i tylko mam obrót w dwóch kierunkach, bo pozostałe kierunki są zablokowane, czyli do góry nie uda mi się zrobić względem innej osi obrotu, więc można zrobić drzwi półprzymknięte na przykład, ale mamy obiekt empty i jeśli chcemy takie drzwi przesunąć w dowolne inne miejsce, to tylko przy pomocy tego obiektu empty, czyli wszystkie te obiekty są sparentowane do obiektu empty, one są po prostu tak w ten sposób zgrupowane. To są automatyczne obiekty, więc one te wszystkie elementy tutaj mają, dlatego jak widać można, jeśli ktoś by sobie wymodelował jakiś też skomplikowany obiekt składający się, no nie wiem, z 10 części, no to też może sobie wstawić obiekt empty, do którego wszystkie części zostaną przypisane i wtedy będzie wiedzieć, że jeśli złapiemy za obiekt empty, możemy obiekt przesunąć w dowolne inne miejsce w przestrzeni. No dobrze, to idźmy dalej. Wiemy, jak działa grupowanie między obiektami typu mesh, a my teraz zajmiemy się troszeczkę inną rzeczą, mianowicie wiemy też, jak rozgrupować, więc teraz na przykład sobie wykorzystam obiekt znowu małpki, ok, dobra, wrzuciło się tutaj w tym miejscu, no może już trochę bałagan się trochę robi na ekranie, ale jak są te obiekty, to przynajmniej widać, że coś się dzieje. I dodam sobie obiekt, który jest obiektem krzywej, tak, czyli już o krzywych troszeczkę mówiliśmy, więc wybiorę sobie obiekt typu cycle, na przykład. Krzywą typu cycle, ja sobie ją tutaj zeskaluję, no i przeniosę w jakieś tam miejsce, tak, powiedzmy, żeby nie kolidowało z innymi obiektami. I teraz będę chciał sparentować te obiekty, ale w sposób charakterystyczny, bo można sparentować te obiekty naturalnie w sposób tak, jak robiliśmy to z meshem, tak? Czyli dajemy Ctrl P i mamy Object Keep Transform, tak? I to będzie działać tak jak z meshem, ale mamy tutaj coś takiego jak bardzo ciekawą rzecz Follow Path, tak? Mam jeszcze Curve Deform, to jest dopiero ciekawa rzecz, nie? Sprawdźmy, jak zadziała na przykład na Follow Path, tak? Klikam na Follow Path, pojawiło się tutaj taki właśnie ten paret. I teraz, co się tak naprawdę dzieje? Jeśli teraz włączę sobie animację, to widzimy, że nasza małpka zaczyna krążyć wokół tego kółka, tak? Ale oczywiście ona krąży tylko i wyłącznie przez jakiś czas, tak? Przez jakiś czas widzimy, że tak, tutaj mamy tą odległość, tak jak widzimy z tego miejsca. Dlaczego ta odległość tu jest w tym miejscu tak uwidoczniona, a nie inaczej? Bo chodzi tu o odległość tego obiektu od punktu origin, więc to też ma swoje znaczenie. I teraz tak, jak wydłużyć czas trwania tej animacji? Sekret kryje się w krzywej. Czyli jeśli sobie wybierzemy tutaj tą krzywą, mamy właśnie Path Animation, to jest właśnie ta opcja tutaj włączona i jest ustawiony frames na 100, więc siłą rzeczy nasza małpka się przesuwa tylko przez 100 klatek, więc potem już stoi w miejscu. Jeśli chcemy mieć na pełną ilość klatek, no to możemy zmienić albo Evaluation Time, albo wybrać właśnie 250, czyli ustawić tyle klatek, ile chcemy. Mamy jeszcze parametr follow, zaraz pokażę, o co chodzi. No i teraz zobaczymy, trochę wolniej się będzie poruszać, jasna sprawa, dlatego że już jest rozciągnięta w czasie
250 klatek, tak? A co by było, gdybym evaluation time ustawił na przykład na 50? Co nam to da? Czy coś w ogóle to da, tak? Przy 50. Jak widać, nic to nie dało. A teraz zróbmy odwrotnie. Tu dajmy sobie 50 i tutaj dajmy 50, tak? Zobaczmy, jak teraz zadziała. Jak widzimy, zadziałało przez 50 klatek. Tak? Czyli ten evaluation time, właściwie on niby już tutaj jest, on tutaj rośnie, ale siłą rzeczy nic więcej tutaj się nie dzieje. Czyli generalnie tym parametrem sobie tutaj to sterujemy tą animacją. Evaluation time to generalnie pokazuje nam klatkę animacji. Po co pokazuje klatkę animacji? Bo jeśli byśmy zakluczowali tutaj, to można zrobić różną prędkość w czasie. Ale to już jest taka zabawa na trochę więcej czasu. I teraz jeśli chcielibyśmy, aby nasza małpka znajdowała się dokładnie na krawędzi tego naszego koła, to ją po prostu trzeba zaznaczyć i ją po prostu tak ustawić, tak? I ją tak ustawić, proszę bardzo. I teraz jeśli włączymy, to ona się będzie obracać elegancko, prawda? Wzdłuż tego naszego okręgu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebym ja wszedł w tryb edycyjny i coś tu zmienił, nie? Jak najbardziej. Mogę zmienić kształt i ta małpka będzie się poruszać już po innej trajektorii, prawda? Także można dodawać sobie te punkty i tak dalej, te wszystkie inne rzeczy. Można zmodyfikować sobie kształt tej krzywej i w tym momencie właśnie mamy tą animację. To jest animacja, która właśnie od razu pokazuje nam, że ta małpka no, akurat patrzy się w tą stronę. Jeśli chcielibyśmy, aby patrzyła się w inną stronę, czyli że była wzdłuż, tak, to trzeba małpkę zaznaczyć i ją po prostu obrócić, tak, ustawić zgodnie z kształtem krzywej. Myślę, że będzie teraz ok. Teraz będzie, widzimy, że ona się dopasowuje, jej kierunek patrzenia dopasowuje się do kształtu tej krzywej. To się dzieje dzięki temu, że mamy włączony ten parametr follow. Jeśli ten parametr follow wyłączymy, to zawsze małpka będzie się poruszać, ona się tam ustawi w jakiejś tam swojej płaszczyźnie osi, i wtedy ona już jest tak jakby nieruchoma. Porusza się tylko po trajektorii, natomiast obiekt sam w sobie jest nieruchomy. Więc ten parametr follow pozwala nam na to, że obiekt dodatkowo jeszcze obraca się zgodnie z kształtem krzywej. Czyli to jest jeden ze sposobów właśnie wykorzystania parentowania poprzez właśnie animacje po ścieżce. Dobrze, to eksperymentujmy dalej. Więc dodajmy sobie kolejną krzywą. Tym razem wybiorę zwykłą krzywą Beziera, którą tutaj mam. Oczywiście ja sobie ją troszeczkę wyedytuję, czyli no dajmy na to, tu rozciągnę w tą stronę, dodam jeszcze tam powiedzmy jakieś tam tego typu elementy. No dobra, niech tak wygląda. I teraz znowu sobie dodam obiekt małpki. Obiekt małpki. Dobra, i teraz tą małpkę ja sobie sparentuję z tą krzywą, ale na zasadzie Q of deform. Popatrzcie, co się stało z moją małpką. Moja małpka jest teraz zdeformowana przez krzywą. Oczywiście tutaj nie ma żadnej opcji związanej z tym, że tu jest jakaś animacja. Nie, nie ma tutaj animacji, ale zobaczmy, co się stanie, gdy ja tą małpkę będę przesuwał. Jeśli ja tą małpkę będę przesuwał, to ta małpka moja będzie się, prawda, w jakiś sposób zniekształcać, tak? W zależności od tego, gdzie jest punkt origin. Oczywiście zniekształcenia tej małpki mogą być różne. Wszystko zależy od tego, jak ustawimy sobie ten kształt tej krzywej, tak? Czyli od położenia tych punktów krzywej, góra-dół, możemy wpływać na zniekształcenie naszego obiektu w sposób taki, który no, może być przewidywalny w jakiś sposób, prawda? Czyli tutaj, jeśli w tą stronę, no to teraz już widzimy, że no, jeśli nie stoi to bezpośrednio na obiekcie, oczywiście jak będziemy obracać, to też czy też podnosić, bardziej na podnoszenie tych punktów, przemieszczanie względem osi XY, no i teraz, gdy naszą mapkę sobie będziemy przesuwać, prawda? No to wtedy widzimy, co się dzieje, tak? Jakie tutaj mamy zmiany, jakie następują, gdy
będziemy w jakiś sposób do tej krzywej się odnosić, tak? Także niektóre zmiany są mniej, niektóre bardziej dynamiczne. To wszystko zależy od kształtu krzywej, tak? Jeśli tutaj sobie, o, na przykład jadę teraz w tym miejscu, no to im bliżej krzywej, prawda, im bliżej krzywej, tym bardziej dynamiczne zmiany są. Także wszystko zależy od tego, gdzie ten punkt pomarańczowy, który mamy, gdzie go postawimy względem krzywej. I takie też uzyskamy zniekształcenia. Więc no, kwestia też dopasowania tego kształtu tej krzywej w taki sposób, aby nie dochodziło do zbyt dynamicznych takich na przykład zniekształceń i tak dalej. Czyli to jest, mamy taki kolejny sposób parentowania, gdzie dokonujemy deformacji innych obiektów przy pomocy krzywej. Dobra, ja może odłączę. Clear parent. Dodałem clear parent z zachowaniem transformacji i już moja mapka jest zniekształcona. Jeśli bym wyłączył bez zachowania transformacji, ona by wróciła do swojej normalnej postaci, a z zachowaniem transformacji ona już jest nieco zniekształcona. Zobaczmy, czy jeszcze mamy jakąś możliwość tej parentowania. Path constraint, no to jest constraint związany z, mamy jeszcze do punktu, chociaż do punktu to tutaj wiele nie zmienia. Dlaczego? Bo tutaj tak naprawdę punkt, który był ostatnio zaznaczony, to do tego punktu mamy przypisanie obiektu. No to jak widzimy, jak ten punkt przesuwam, to widać, co się dzieje. Tu również transformacja następuje, ulega zmianom. Tak, jak ten punkt będę przesuwał, coś się będzie działo? Nie. Tak, czyli tutaj właśnie będzie uzależnione to od punktu. Tak? Widzimy, że położenie tego punktu ma znaczenie, skalowanie ma znaczenie, obrót też ma znaczenie. Czyli możemy również łączyć to z punktem. Dobra. Alt P. Clear parent. Tak? Jak widzimy, wybrałem tą pierwszą opcję. No to wtedy tą małpkę gdzie ustawił? Ustawił w miejscu jej utworzenia na samym początku i zniwelował wszystkie zmiany, jakie na tą małpkę zostały zastosowane. No, widać to, że ona wróciła do swojej normalnej formy. Ctrl P, co to jeszcze? Path constant. Constant, tak? Zobaczmy, co teraz, czy to jest animacyjny kolejny. Nie jest animacyjny kolejny. Zobaczmy, jak to działa. Czyli tutaj jesteśmy do tej krzywej, czyli jak widzimy, mamy możliwość, on nam przeskoczył tutaj w to miejsce, ale oczywiście tą małpkę możemy sobie wtedy ustawić na początku tej krzywej. No i teraz jak ta małpka, ona tej constraint dostała, tak? Czyli constraint dopasowany do ścieżki względem osi Z. Więc jeśli będę przesuwał względem osi Z, no to widać, co się dzieje. Jeśli damy GY, też GX, też, chociaż tutaj zaraz zobaczymy do czego. Tutaj mamy Bezier krzywą, albo odwrotnie. Nie, dobrze, dobrze jest. To jest constraint, który jest constraintem przypisania obiektu do krzywej, ale tutaj mamy jeszcze tak zwany parametr influencji. To dopiero działa, gdy ten parametr offsetu zaczniemy wykorzystywać i wtedy nasza małpka będzie się posuwać po obiekcie krzywej tylko przy pomocy parametru offsetu. I ten oczywiście parametr offsetowy możemy poddawać animacją, czyli kluczom animacji i wtedy możemy zrobić, że obiekt się będzie podobne do follow path, tylko tyle, że tu obiekt możemy jego położenie zmienić, na przykład osie można podwracać, prawda, w zależności od potrzeb. Także tutaj są tego typu możliwości dodatkowo, czyli do tak zwanego constraina przypisania. Oczywiście jak wyłączymy constrain, no to tracimy też od razu już połączenie. To jest ta rzecz. I jeszcze mamy jedną rzecz, bo to było do krzywych. I jeszcze tutaj oczywiście mieliśmy tam jeszcze coś innego w tych parentach. Mieliśmy na przykład lattice, tak? No
Tutaj i bone jest jeszcze, no ale jeśli chodzi o bone, to może to zostawimy sobie na inny czas, bo to jest związane ze szkieletem, więc tutaj troszeczkę to chciałbym zostawić na osobną zupełnie lekcję. Natomiast jeszcze tutaj nam zostały tak zwane latis deform. Latis deform, jak sama nazwa wskazuje, jest potrzebny nam obiekt latis. Więc mamy taki obiekt, który właśnie się nazywa latis, tak? Nie wiem, czego on się nazywa, sałata, ale tak się nazywa. I teraz, moi drodzy, co my możemy zrobić przy pomocy tego obiektu latis? No, na początku dobrze by było go chociaż nieco zmienić, ten obiekt latis. To jest obiekt też niewidoczny w renderowaniu, ale możemy na przykład poprzez zmianę rozdzielczości dodać kolejne, powiedzmy, jakieś punkty, krawędzie, tak? Mogą być tylko te zewnętrzne, a te wewnętrzne już mogą nie istnieć, czyli dzielimy sobie ten obiekt na więcej części, a w trybie edycyjnym możemy ten obiekt po prostu sobie zniekształcić, tak? Czyli jeśli złapiemy za jakiś punkt, możemy go przesunąć, tak? Czyli w tym miejscu też oczywiście nawet i w tym trybie możemy dodawać te segmenty, więc w zależności od potrzeb jak najbardziej warto z tego skorzystać, ale chcę pokazać, jak to działa. Jeśli mamy obiekt typu latis, a może ten obiekt nieco zbliżę do tej mojej małpki, nieco go zeskaluję, żeby był większy niż obiekt małpki. Zobaczmy, jak to wygląda w innym widoku. Tą małpkę sobie też ustawię tak, żeby ona znalazła się wewnątrz tego obiektu. Wewnątrz tego obiektu, tak? Sprawdzimy. Najlepiej w widokach prostych jest to ustawić, bo wtedy możemy to zrobić szybko i sprawnie. No i teraz sobie, powiedzmy, ten obiekt latis zrobię taki, jaki jest. I oczywiście najpierw zaznaczamy małpkę, potem obiekt latis, no i Ctrl P i wybieramy jako latis deform. No, latis deform. No i mamy. No i teraz w tym momencie nic się tutaj specjalnie nie dzieje, ale jeśli wejdę w tryb edycyjny obiektu latis i wybiorę sobie jakieś punkty, prawda, i zacznę je przesuwać, to również zacznę zniekształcać moją małpkę, tak? Widzimy, jak to działa. Można łapać za pojedyncze punkty, góra, dół, i tutaj oczywiście można zrobić nawet morphing, bo mamy tak zwane shape klucze, tu też można wykorzystać w obiekcie latis shape klucze, więc do morphingu jak najbardziej to można zastosować i wtedy właśnie ten nasz obiekt małpki możemy sobie zmodyfikować właśnie chociażby w ten sposób. Oczywiście jeśli już obiekt latis mamy w jakiś sposób, prawda, zniekształcenie już powstało, jeśli ja złapię za tą małpkę i zacznę ją przesuwać, to widzimy, że wewnątrz tego obiektu ta małpka ulega zniekształceniu zgodnie z tym, jaki mam obiekt latis ustawiony. Jeśli ją wyciągnę, no to siłą rzeczy ona poza tym obiektem też będzie zniekształcona w zależności od tego, w jakim kierunku się znajdzie względem tego obiektu latis, tak? Jeśli będę górą jechał, no to widzimy, jak te zniekształcenia następują. Oczywiście można zrobić tutaj w ten sposób, żeby obiekt nie był zniekształcany poza obiektem typu latis, ale to już trzeba robić kluczami animacji, więc to tym nie będę na razie się zajmował. Pokazuję, w jaki sposób działa ten obiekt latis, czyli jak działa parentowanie, jakie mamy tryby i typy różnych parentowań, no i jeszcze nam zostało to parentowanie związane z armaturą, czyli z kośćmi, ale o tym sobie powiemy, jak będziemy omawiać właśnie narzędzie szkieletowe, to wtedy sobie to zobaczymy. I to by było na tyle, jeśli chodzi o lekcję związaną z parentowaniem.